Kłaniam się dzisiaj moim gościem pan doktor Artur Górecki, rektor kolegium intermarium. Szczęść Boże, kłaniam się. Szczęść Boże, dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o edukacji klasycznej w kontekście zwłaszcza tego, co dzisiaj szykuje nowy rząd. Bo mówi, mówi się o tym, że będą bardzo głębokie zmiany, gdy idzie o podstawę programową. Te zmiany mamy w swojej pełni poznać dopiero za rok, może dwa lata, jak mówiła, choćby za, Barbara. Tak, tak, za dwa lata mają wejść w życie. Mają wejść w życie, więc pewnie poznamy je troszeczkę szybciej. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no ale właśnie. Co oni tak naprawdę chcą przygotować? Bo na razie mieliśmy fazę pewnych prekonsultacji. Mówi się o odchudzeniu podstawy programowej w zasadzie we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza tych, które jakoś dotyczą historii Polski, kulturowego dziedzictwa Polski. Jak pan to ocenia? Bo przecież był pan dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji, więc można rzec, doskonale pan wie, jak się przygotowuje podstawę programową, jakie tutaj są wyzwania. Tak, podstawa programowa to jest taki dokument, który tak naprawdę programuje cały system edukacji na etapie szkoły podstawowej. Podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Określa te treści i te cele edukacyjne, które muszą być przez nauczyciela zrealizowane i odzwierciedlone w realizowanym przez niego programie nauczania. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w lutym projekt zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Głównie uzasadniając to potrzebą redukcji treści programowych, mówiąc o tym, że uczniowie są prze, przeładowani, czy podstawy programowe są przeładowane, przeładowane treściami, co powoduje przeciążenie, przeciążenie uczniów i niemożliwość realizacji wszystkich treści w ramach danego, danego przedmiotu. Dla wielu rodziców to brzmi jak pewien fakt. Ja myślę, że trudno z tym dyskutować. To znaczy, to znaczy, trudno dyskutować z tym, że w konkretnej rzeczywistości szkolnej liczba godzin, którą mają uczniowie w planie zajęć, powoduje, że rzeczywiście mogą czuć w pewnych momentach zmęczenie. Tylko, że moim zdaniem to nie jest wina podstawy programowej, tylko jest to wina no, nie do końca może dobrze skonstruowanych, Ram programowych wyznaczających czy przypisujących liczbę godzin danego przedmiotu. Też dyskusyjne jest to, czy rzeczywiście wszystkie przedmioty powinny być w takich proporcjach obecne na wszystkich etapach edukacyjnych, jak to jest w tej chwili. No ale nie o tym, nie o tym w tej chwili będziemy, będziemy rozmawiali. Więc propozycja przedstawiona w lutym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uzasadniana koniecznością cięć w podstawach programowych, nie jest kosmetyką. To już nie jest kosmetyka. Choć e, oczywiście to są niewielkie zmiany w stosunku do tych, których zapewne możemy się spodziewać w perspektywie przygotowywania nowych podstaw, o czym tutaj pan redaktor wspomniał, co za dwa lata ma się sfinalizować w postaci już wejścia, wejścia do, do szkół nowego, nowych rozwiązań w tym, w tym zakresie. Te, te zmiany są niepokojące dlatego, że w wypadku takich przedmiotów jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, Także język łaciński i kultura antyczna, która na przestrzeni ostatnich trzech lat no, odzyskiwała jakby należne miejsce w systemie, w systemie szkolnym. Fakultatywnie tutaj dodajmy, bo bardzo wiele osób twierdzi, że to że uczniowie byli zmuszani z nauki tych przedmiotów. Żadne z rozwiązań wprowadzonych przez ministerstwo na przestrzeni ostatnich lat nie było obligum. Ono stwarzało tylko możliwość szkole, dyrekcji, radzie rodziców, podjęcia decyzji, że od siódmej klasy szkoły podstawowej poczynając, uczniowie mogą uczyć się języka łacińskiego na takich samych zasadach, jak wybierali do tej pory drugi język, język nowożytny. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał, natomiast są środowiska, były środowiska, które o takie rozwiązania apelowały i wiele szkół na, te, na takie rozwiązania oczekiwało. I teraz, gdy obserwujemy propozycje zmian, które dotyczą tych przedmiotów, to trudno nie odnieść wrażenia, że redukcja czy modyfikacja, bo nie zawsze jest to tylko redukcja, ale także przeformułowywanie z treści podstaw programowych. W wypadku języka polskiego daleko idąca modyfikacja w wykazie lektur, zarówno w tej części obowiązkowej, jak i w lekturach. Nieobowiązkowych, nie że wszystkie te zmiany w jakiś dziwny sposób godzą w element tożsamościowy, godzą w to wszystko, co wiąże się z długim trwaniem tradycji, zarówno cywilizacyjno-kulturowej, łacińskiej, chrześcijańskiej, jak i naszej polskiej, polskiej narodowej. To, panie doktorze, ja wejdę w słowo. Czy one na pewno godzą w aspekt tożsamościowy, czy raczej próbują zamienić jedną tożsamość na inną? W tej chwili powiedziałbym, że próbują odciąć te elementy czy te powiązania, które jeszcze pozostały w podstawie programowej obecnej, właśnie z, z, fundamentem, z fundamentem kulturowym, cywilizacyjnym. Natomiast myślę, że. Ta podmiana, czy, czy, czy ta zmiana finalna, do której dąży ministerstwo, czyli zmiana podstaw programowych, będzie prowadziła do tego, o czym pan redaktor mówił, czyli w miejsce dotychczas wskazywanego fundamentu zaczną się pojawiać jakieś. Inne, inne propozycje, no tutaj można oczywiście snuć, snuć domysły podważające być może nawet kwestie natury ludzkiej, płciowości, bo bardzo wiele, się, bardzo wiele się mówi tutaj o, w kontekście zmian wychowania do życia w rodzinie, włączenia do treści podstawy programowej z biologii nowych zagadnień właśnie odnoszących się do tak naprawdę mocno zideologizowanych zagadnień genderowych, czy tożsamości już płciowej. Pani wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła, że cała ta reforma ona ma być ukierunkowana. Pod profil absolwenta, profil, który zostanie na nowo zdefiniowany. Tylko, że powiedziała, iż nie mamy czasu w Polsce na to, żeby przeprowadzić badania nad profilem absolwenta, dlatego będziemy musieli skorzystać, cytuję, z badań i doświadczeń innych krajów. Czy to oznacza, że będziemy po prostu niewolniczo przyjmować rozwiązania z innych krajów, niezależnie od tego, że one mogą kompletnie nie pasować do naszych uwarunkowań? Cały mechanizm jest już gotowy. I tak naprawdę yy, ostatnie lata. To były bardzo mocne naciski ze strony OECD, innych agent unijnych, które, których marzeniem jest zbudowanie jednego wspólnego, ogólnoeuropejskiego, a nawet ogólnoświatowego systemu edukacyjnego, wtłaczanie w głowy dzieci tych samych, z tych samych treści, służą temu badania międzynarodowe. PISA, która często służy jako taki papierek lakmusowy tak, kondycji naszej edukacji, zupełnie niesłusznie. Nie to znowu nie czas na to, żeby mówić teraz o metodologii tych, tych badań, ale za pomocą konstruowania narzędzi badawczych. Próbuje się później z nich wyciągać, z tych badań, takie wnioski, które mają uzasadniać zmiany w szkolnictwach poszczególnych państw. My oczywiście do tej pory broniliśmy się, mówiąc o tym, że w zakresie kultury, w zakresie edukacji, państwa członkowskie mają pełną autonomię. W kontekście zapowiadanych zmian, ograniczenia suwerenności, także odebrania właśnie czy rezygnacji z autonomii w, okresie, w obszarze edukacji jest bardzo prawdopodobne to, że no już gotowe tak naprawdę rozwiązania bardzo szybko będą implementowane do systemu polskiego szkolnictwa i być może odzwierciedleniem tych zmian będą przygotowywane właśnie podstawy programowe, o których, tutaj, o których tutaj mówiliśmy. Mówiąc jeszcze, czy jakby komentując, czy odnosząc się do słów pani, pani minister odnośnie profilu absolwenta, no to jest całe nieszczęście naszej edukacji, że ona jest profilowana utylitarystycznie, czyli patrzymy na to, na, jakie, na jakiego człowieka jest zapotrzebowanie, albo rynkowe, albo polityczne w danym momencie i tak kroimy system edukacji. Tymczasem edukacja właściwie rozumiana to jest edukacja, która służy rozwojowi człowieka zgodnie z jego naturą czyli wszystkich potencjalności, które ma zapisane w swojej naturze. I to powinien być punkt wyjścia do każdej dobrej, mądrej refleksji, zarówno nad wychowaniem, jak i kształceniem. To przez chwilę spróbuję obronić tego, co planuje nowy rząd, odwołując się właśnie do słów pani Katarzyny Lubnauer. Ona mówiła w swoim wystąpieniu, którego tu przed chwilą nawiązywałem, że sztuczna inteligencja tak bardzo zmienia i będzie zmieniać choćby rynek pracy że trzeba postawić na kompetencje miękkie w szkole i po to należy ograniczyć liczbę wielu przedmiotów w szkole żeby nauczyciele mogli uczyć pracy w grupie empatii i tego rodzaju rzeczy czyli tego czego maszyna zastąpić nie może może rzeczywiście to jest jakieś rozwiązanie no bo jeżeli będziemy czerpać wiedzę z internetu posługiwać się sztuczną inteligencją no to tylko ta empatia będzie tym czego będzie człowiek potrzebował tak zwana sztuczna inteligencja nie jest jestem w ogóle przeci Używania określenia inteligencja w odniesieniu do to Tak, e, filozoficznie e, to tak, tak czyli te algorytmy, które tam e, wyszukują tak naprawdę i zestawiają ze sobą w taki bądź inny sposób e, dorobek ludzki, myśli ludzkiej. Tak? E, rzeczywiście e, te narzędzia zagościły w naszym życiu. One w wielu obszarach stanowią istotną, e, istotną pomoc, ale też e, wiąże się z tym zagadnieniem szereg zagadnień. I niebezpieczeństw. O tym między innymi była mowa podczas jednego z wykładów na sobotniej konferencji, którą Kolegium Intermarium organizowało. I teraz mowa o kompetencjach miękkich, o tak zwanych obszarach kompetencyjnych, w które trzeba wyposażyć uczniów. Ja tego nie chcę, ja tego nie chcę lekceważyć, tylko to jest również przykład jeden z aspektów owego utylitarnego podejścia do edukacji. Dlatego, że człowiek najpierw powinien być, mieć usprawnione władze poznawcze, władze wolitywne, mówiąc krótko, żeby potrafił właściwie używać swojego intelektu do rozpoznawania prawdy i później woli do tego, żeby ta wola chciała tę prawdę i dobro, dobro, dobro wybierać. I dopiero później pojawiają się takie czy inne kompetencje przydatne na rynku pracy, ale dające człowiekowi to, co nazwałbym, za Pawłem Milcarkiem, samobieżnością, ale nie dające samosterowności, czyli one powodują, że człowiek w jakiejś dziedzinie, w jakimś odcinku będzie nawet bardzo dobrym specjalistą, być może pożądanym przez rynek pracy, ale nadal nie będzie w stanie nie będzie posiadał tego, co nazywamy wiedzą mądrościową, czyli nie będzie rozumiał rzeczywistości, siebie samego w świetle ostatecznych, oświate, ostatecznych przyczyn. Będzie wiedział może, jak to działa, natomiast nie będzie sobie zadawał pytania i nikt nawet go nie pokieruje w tę stronę, żeby zadał sobie pytanie dlaczego. Pytanie też o cel. Tutaj, w ogóle, cała teleologia została wykreślona tak naprawdę nie tylko z obszaru poznawczego człowieka, ograniczając go do wąsko, tak pozytywistycznie rozumianej, rozumianej nauki, wyrzucając całą teologię, refleksję, całą metafizykę, refleksję teologiczną czy, czy filozoficzną, uważając te obszary za. No, nie, jeżeli gdzieś tam, gdzieś tam, Warte podjęcia to na pewno nie traktowane równorzędnie z tak zwaną wiedzą naukową. Ja jestem filologiem klasycznym i bardzo często, gdy o tym mówię, to słyszę takie pytanie, nieco cyniczne: no dobra, dobra, ale co po tym można robić, prawda? I no to w tym można się z tego śmiać, ale jest w tym jednak oczywiście pewna też racja, to znaczy edukacja musi człowieka przygotować do tego, aby mógł się po prostu utrzymać, utrzymać rodzinę i tak dalej. I teraz krytycy takiego podejścia, które pan doktor tutaj przedstawił, mówią: no polska szkoła nazbyt była jednak zanurzona w tym paradygmacie jeszcze edukacji klasycznej, musi być bardziej techniczna, bardziej specjalistyczna, po to, aby Polska mogła konkurować z innymi państwami, no, w tych obszarach, które dają rzeczywisty rozwój, gospodarka i tak dalej. Czy nie jest w tym właśnie jakaś prawda zawarta? Polska szkoła, ani ta w tej chwili, ani ta reformowana od lat 90., nie jest modelowana według wzorca klasycznego. To jest wielkie nieporozumienie. Co więcej, nawet szkoła dwudziestolecia międzywojennego to już było odejście od szkoły klasycznej, co zresztą też w latach dwudziestych było widoczne w dyskusji, która toczyła się później wokół reformy Jędrzejewiczowskiej, która była bardzo jakby kontestowana przez te środowiska, właśnie rozumiejące istotę edukacji, edukacji klasycznej. Znowu, jak będziemy mieli czas, to oczywiście chwilę możemy porozmawiać, jak rozumiem edukację klasyczną, czym ona jest, ale Odnosząc, to do, odnosząc się wprost do, do Pańskiego pytania, oczywiście, oczywistą jest rzeczą, że edukacja człowieka musi Doprowadzić go do tego, że ten człowiek stanie się częścią społeczeństwa, także w tym aspekcie zawodowym. Będzie gotowy do podjęcia konkretnych, konkretnych zadań społecznych, zadań zawodowych, będzie do tego przy, przygotowany. Tylko cały klasyczny koncept zasadza się na przekonaniu, że najpierw trzeba człowieka uformować jako człowieka, a później dopiero dać mu to, co nazywamy specjalizacją. Natomiast dzisiaj próbuje się tę sytuację odwrócić. Jak najwcześniej wprowadzić ścieżki przedmiotowe, jak najwcześniej odpowiedzieć na zainteresowania ucznia, twierdząc, że dziecko mające, nie wiem, 7, 8, 10 lat już wie dobrze, co będzie chciało robić i teraz niech wejdzie w tę ścieżkę, która pozwoli mu się specjalizować, a inne rzeczy potraktujmy fakultatywnie albo w ogóle usuńmy z przestrzeni jego, jego zainteresowania. To powoduje, że ani nie usprawniamy Myślenia tego dziecka, ani nie wyposażamy go w zasób koniecznej wiedzy, koniecznej do tego, żeby właśnie rozumieć siebie, rozumieć otaczający go świat. I jestem przekonany, że tak przygotowany człowiek będzie yy, Specjalistą, na którego jest zapotrzebowanie dzisiaj i o wiele łatwiej będzie też mu w przyszłości, ewentualnie dostosować się do zmieniających się, zmieniających się warunków, o których skądinąd tak często właśnie mówią propagatorzy utylitarnego podejścia do edukacji, że bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja, ludzie muszą być także w tym. W, od strony zawodowej gotowi na to, że w ciągu życia będą kilkakrotnie zmieniali, zmieniali, zmieniali zawód. Jestem przekonany, że człowiek, który potrafi właściwie myśleć, który rozumie otaczający go świat, będzie o wiele lepiej przygotowany do takiej zmiennej sytuacji niż ten, kogo w bardzo taki ograniczony sposób wprowadziliśmy na ścieżkę wąskiej, wąskiej specjalizacji. To jest odwieczny dylemat. Encyklopedyzm czy tak zwane kompetencje. Edukacja klasyczna nie, nie jakby przeciwstawia się takiemu, takiemu biegunowemu przeciwstawieniu. Uważa, że podstawą jest na etapie wstępnym usprawnienie intelektu, ale to się dokonuje na konkretnych dostarczanych dziecku informacjach, wiadomościach. I teraz nie dąży ona wcale do, encyklopedy, do encyklopedyzmu, do źle pojętej erudycji, polegającej na tym, że robimy czy przygotowujemy dziecko do tego, żeby było chodzącą encyklopedią. Z edukacją klasyczną to nie ma nic wspólnego. To już bardziej reformy humboldtowskie, Herbert, XIX wiek i cały zamysł tak zwanej pedagogiki już unaukowionej, który się na tym zasadza. To jakby pan doktor mógł w najgrubszych liniach, nie mamy czasu, żeby bardzo szczegółowo w to wchodzić, ale jakby pan doktor wyobrażał sobie polską szkołę w ramach edukacji klasycznej funkcjonującą? Jakby taka szkoła mogła wyglądać praktycznie? Takie próby podejmowałem także w placówkach, którymi dany mi było kierować, gdzie z jednej strony musieliśmy wpisać się w pewne założenia programowe funkcjonującej dzisiaj szkoły, chociażby od strony. Propozycji przedmiotowej, a z drugiej strony no, niekoniecznie chcieliśmy korzystać z tych metod, które podpowiada współczesna czy wyłącznie tych metod, które podpowiada dzisiejsza pedagogika, pedagogika dydaktyka, najczęściej ograniczanych do tak zwanych metod aktywizujących. Cały zamysł powinien być oparty na sięgnięciu po narzędzia, których dostarczają nam. Sztuki wyzwolone, artes liberalis, czyli gramatyka, retoryka, dialektyka. To są takie trzy obszary, na których powinno być oparte kształcenie tak naprawdę w pierwszych latach szkoły podstawowej, żeby dziecko dobrze. Usprawnić w obszarze posługiwania się językiem, rozumienia struktur tego języka, następnie umiejętności właściwego argumentowania swoich racji, logicznego argumentowania. I to są narzędzia, które właśnie wypływają z triwium. Dzisiaj trudno pewnie sobie wyobrazić stworzenie szkoły, w której wprost byśmy powiedzieli, że są takie przedmioty. Więc trzeba zastanowić się, w jaki sposób narzędzia które były wykorzystywane w ramach gramatyki, dzisiaj możemy wykorzystać w obszarze języka polskiego. W jaki sposób retorykę możemy wykorzystać w tych przedmiotach, które są dzisiaj w systemie, w systemie szkolnym. My mieliśmy, te nasze rozpoznania kończyły się tym, że nie do końca jest miejsce dla dialektyki. Dlatego już bardzo wcześnie wprowadzaliśmy dialektykę jako odrębny przedmiot, bo to nie do końca da się ją za, tutaj wprowadzić w obszar matematyki. Niektórzy takie propozycje pod, podpowiadali. No, dialektyka jest czymś, jest czymś innym, zresztą w ogóle triwium to są takie usprawnienia czy narzędzia zgrupowane wokół słowa. Drugi obszar sztuk wyzwolonych to jest kwadrivium. I te cztery drogi, te cztery ścieżki to są usprawnienia wokół liczby. I tutaj już odnajdujemy to, co dzisiaj nazywane jest przedmiotami ścisłymi, czy przedmiotami eksperymentalnymi, przedmiotami przyrodniczymi. I znowu trzeba się zastanowić, w jaki sposób metody, źródłowe metody, poszukiwanie zasad i później wychodzenie od tych zasad można zaimplementować w matematyce, geometrii euklidesowej, biologii, geografii, czyli w fizyce. W wypadku astronomii. To jest do zrobienia, natomiast wymaga to rzeczywiście bardzo gruntownego namysłu programowego i przede wszystkim przygotowania warsztatowego nauczycieli. Znowu, no moje doświadczenie jest takie, że początki są bardzo trudne. To rodzi opór i nauczycieli, i rodziców, którzy dopóki nie zrozumieją i nie zobaczą pierwszych owoców tych, tych działań, no to są sceptycznie, Bardzo często są nastawieni sceptycznie i podchodzą do tego ostrożnie. Jakby Pan doktor przedstawił te owoce, czyli ten główny owoc, jakim ma być to dziecko. Jak można pokazać rodzicom, czym będzie ich dziecko po takim właśnie kursie? W w edukacji i w wychowaniu w ogóle jest potrzebna cnota długomyślności. Tych efektów nie widać po roku. Tych efektów nie widać po dwóch latach. Te efekty dopiero przychodzą po, po kilku, czasami po kilkunastu, po kilkunastu latach. Ale to, co już da się zauważyć w takiej no, perspektywie rodzica obserwującego swoje dziecko przechodzące z jednej klasy do, do drugiej, powiedzmy w aspekcie trzech lat, to jest to, w jaki, jakie pytanie, Dziecko zadaje. Jak czyta teksty, nawet teksty kultury, czy codzienne teksty, nie wiem, prasy, odbiera informacje, informacje medialne. Bardzo szybko rodzic, który rzeczywiście obserwuje swoje dziecko, jest w stanie zauważyć zmianę, która się w tym dziecku dokonuje. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy. Mają ten sam potencjał, możliwości. Yy, jesteśmy różni i bardzo dobrze, że taki jest świat, dzięki temu jest jest piękny. I w wypadku yy, poszczególnych dzieci, sam mam trzy córki i ta droga ich rozwoju, również intelektualnego, wygląda, wygląda bardzo, bardzo, bardzo różnie. Te, te owoce mogą być, mogą być różne, ale na miarę jakby możliwości każdego z tych, z tych dzieci, to naczynie staje się coraz bardziej, coraz bardziej pełne. I to są bardzo konkretne rzeczy. Rodzice, którzy na początku mówili, no nie byliśmy pewni. Dzisiaj widzimy, że przynosi to, przynosi to owoce. To są konkretne przypadki, z którymi się, z którymi się zetknąłem w swojej pracy nauczycielskiej, pracy, pracy dydaktycznej. Chciałbym przejść jeszcze do kolegium intermarium i tego, co pan jako rektor tej uczelni planuje zrobić, ale jeszcze kończąc dotychczasowy wątek, pewne przewrotne pytanie, bo może trochę. Tak jest, że pani Nowacka lub Lauer et consortes, oni chcą odejść od tego, co pan scharakteryzował krytycznie jako pewien encyklopedyzm I widząc, że rzeczywiście dzisiaj to już nie będzie potrzebne i jednak postawić na ten ogólny rozwój człowieka, no tyle, że nie oczywiście nie według artes liberales, tylko może współczesnej psychologii, ale mimo wszystko odejść od tego utylitaryzmu i dać pewne umiejętności społeczne, to może coś dobrego. Gdyby, gdyby tak było, bardzo bym się cieszył, natomiast no, w tych propozycjach, które zostały przedstawione, ani w sposobie opowiadania o tym, co nas czeka, nie widzę takich, takich szans, dlatego że odejście od encyklopedyzmu musi jednocześnie stanowić czy jakby kontrapunktem dlatego musi być konkretna propozycja dotycząca tego jak chcemy usprawniać myślenie dziecka ku czemu to dziecko chcemy prowadzić zdefiniowanie tego kim jest człowiek celu jego życia nie ma możliwości opracowania dobrej koncepcji edukacyjnej bez założeń antropologicznych. O tym zupełnie nie słyszymy. To nie znaczy, że ich nie ma, tylko one są gdzieś tam ukryte, tak i później być może, znaczy no nie być może, tylko w momencie kiedy będziemy mieli już finalną wersję pro, yy, podstaw programowych to bardzo jasno da się wyczytać ta koncepcja człowieka, koncepcja antropologiczna, która leży u podstaw, u podstaw przygotowywanej, przygotowywanej reformy. Jaka to będzie koncepcja? Bo rozumiem, że nie człowiek na obraz i podobieństwo Boże. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że to jest, że to jest jednak założenie takie, które mówi, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna natura, ludzka, która musi uzyskać spełnienie w wyniku właściwego rozwoju. Kultura ma stanowić ten, wła tę właściwą przestrzeń dla rozwoju natury ludzkiej. Natomiast y, jest to koncepcja, która zasadza się na przekonaniu, że człowieka można w dowolny sposób y, kształtować jako taką masę plastyczną, zgodnie z założeniami, które gdzieś tam za y, w ciszu gabinetów czy z zabiórek różnych inżynierów społecznych są, są układane i pod to pisze się koncepcje wychowawcze, koncepcje edukacyjne, żeby uzyskać ten efekt gdzieś tam przez kogoś zaprojektowany, a nie z liczeniem się, a, a, a nie jest to liczenie się z obiektywną prawdą o, o tym, kim jest człowiek i czego potrzebuje do zaktualizowania wszystkich w nim potencjalności. Czyli tego, by mógł się stać w pełni człowiekiem. Na tym po, y, polega tak naprawdę edukacja. Człowiek jest w drodze rozwoju, ale do realizacji celu, który w, na, w sposób naturalny jest w niego, y, w niego wpisany. Tylko wtedy osiąga pełnię człowieczeństwa i szczęście, bo innej drogi do tego, y, drogi do tego nie ma. Obawiam się, że y, tych założeń z przedstawianych ani teraz, ani tych koncepcji, z którymi będziemy stopniowo zapoznawani, tam ich nie znajdziemy. Prawdopodobnie tak rzeczywiście będzie. Dobrze, to przejdźmy teraz do Kolegium Intermarium. Rozpoczął Pan jako rektor urzędowanie w dosyć szczególnym czasie, kiedy jako Kościół katolicki, czy w ogóle jako cywilizacja zachodnia, wspominamy świętego Tomasza Zekwinów w związku z 750. rocznicą jego śmierci. Odbyła się w Kolegium Intermarium duża konferencja tomistyczna, jednodniowa, ale duża z racji też nazwisk, które tam się pojawiły. Czy święty Tomasz będzie Panu jako rektorowi nieustannie patronować i wspomagać to prowadzenie Kolegium Intermarium? Bardzo bym chciał, przyzywam też wstawiennictwa tak przemożnego, przemożnego patrona. Konferencja, o której Pan wspomniał, jest jedną z cyklu, które jeszcze będą organizowane, konferencji i seminariów przez, przez kolegium. Wydaje mi się, że trudno znaleźć lepszego patrona dla także intelektualnych zmagań niż doktor powszechny. Czyli ten, którego myśl jest zawsze aktualna, w tym sensie aktualna, że możemy szukać u świętego Tomasza odpowiedzi na pytania, które są stawiane przez współczesnego człowieka. I co więcej, kierując się zasadami myślenia zaproponowanymi przez świętego Tomasza, znajdować rozwiązania, które no, mogą być, mogą być zadawalające, dlatego że odwołujące się do rzeczywistości, wychodzące od rzeczywistości. I tam szukające racji dla podejmowanych później działań, zarówno rozpoznań teoretycznych, jak i jak i działań w obszarze, w obszarze praktycznym. Poprzednie lata funkcjonowania Kolegium Intermarium były okresem, powiedziałbym, względnej stabilności ze względu na klimat polityczny w Polsce. Można było liczyć na, mówiąc ogólnie, przychylność rządu. Teraz będzie inaczej, dlatego, Pańskie pański zadania, Pańska misja będzie, myślę, szczególnie trudna, żeby właśnie jakoś w tym klimacie politycznym to rozbudować i rozwinąć. Jakie ma Pan jako rektor plany dla Kolegium Intermarium, jak utrzymać uczelnię i ją rozwijać? Mam, mam nadzieję, że obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego, który mówi o tym, że nie nie będzie zamykał się na żadne ze środowisk, i przestrzeń dyskusji akademickiej, uniwersyteckiej, poszukiwania prawdy będzie otwarta, również pozostawi pełen zakres autonomii naszym działaniom, które uważam, że są niezwykle niezwykle potrzebne. Jeżeli tutaj takiego, takiego wsparcia, o, o takie wsparcie będzie trudno, to znaczy mówię o takim wsparciu, które ma, do którego ma prawo każda uczelnia funkcjonująca w polskim systemie akademickim, nie oczekując żadnych nadzwyczajnych tutaj, tutaj działań, to oczywiście będzie to czas pod tym względem trudny dla, dla kolegium. Z drugiej strony jest trochę tak, to na poziomie szkolnictwa podstawowego czy średniego bardzo dobrze widać, że trudne czasy przynoszą rozwój tego szkolnictwa, bo ludzie, jakby wtedy, w bardziej klarowny sposób rozpoznają to, co jest białe, co jest czarne, szukają tej przestrzeni prawdy, wolności. Tam, gdzie rzeczywiście można oddychać pełną, pełną piersią, Kolegium Intermarium jest taką, jest taką przestrzenią i ufam, że znajdą się ludzie gotowi także wspierać to, to dzieło w miarę swoich możliwości. Co, nam pozwoli, co pozwoli nam realizować wszystkie zamiary związane z uruchamianiem kolejnych kierunków studiów, studiów podyplomowych, rozlicznych seminariów czy, czy warsztatów? Czy może Pan zdradzić jakieś konkretne plany na nowy rok akademicki w tym roku? To już tak zupełnie jakby zza kulis na pewno podejmiemy starania mające na celu uruchomienie nowego kierunku, jakim jest filozofia od nowego roku akademickiego. W tej chwili są przygotowane już studia podyplomowe i cykl seminariów poświęconych tematyce relacji między wiarą a nauką. Tutaj jest instytut, którym kieruje ojciec dr Michał Haberek. Na te studia można już się, już się zapisywać. Podobnie z, myślimy o rozwijaniu dalszym komponentu, Filozofii klasycznej, filozofii realistycznej, zarówno w tym wymiarze studiów podyplomowych, jak i mniej zobowiązujących seminariów czy, czy kursów. Chcemy rozbudowywać ofertę już dedykowaną uczniom szkół średnich. Kursom wspierających ich w nauce, na razie w obszarze takich przedmiotów jak język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nie tylko jako kursy przedmaturalne, ale biorąc pod uwagę sytuację, która no, wydaje się teraz rysować na, tutaj w obszarze oświaty, być może takich przestrzeni budowania alternatywnej edukacji, rzeczywiście takie przestrzenie będą, będą potrzebne. Kolegium Intermarium chciałbym, żeby się stawało właśnie takim, takim miejscem. Myślimy też o rozbudowaniu oferty edukacyjnej kierowanej do nauczycieli, umożliwiającej zdobycie przygotowania pedagogicznego i później też różnych specjalizacji. W każdym razie w tym, w tym kierunku nasze prace koncepcyjne w tej chwili idą. I wszystko w duchu edukacji klasycznej, właśnie tak, w którą jakoś tam w ogólnym zarysie tutaj staraliśmy się, staraliśmy się przedstawić, czyli edukacji klasycznej którą nazwałbym tak, najstarszym metaprogramem edukacyjnym w naszym kręgu cywilizacyjnym, sięgającej swymi korzeniami starożytnej Grecji, greckiej paidei, podjętej później przez Rzym i dopełnionej, uzupełnionej przez chrześcijaństwo. O ten aspekt nadprzyrodzony i uznanej przez chrześcijaństwo za swój własny model edukacyjny, który przez kolejne wieki, przez kolejne wieki funkcjonował. I to jest właśnie ta ciągłość cywilizacyjna i ciągłość kultury, której myślę dzisiaj szczególnie potrzebujemy w dobie tych wielkich rewolucji. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Państwu ogromnie dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z programem i ofertą Kolegium Intermarium. Jak Państwo słyszą, jest to rzecz wyjątkowa w tym polskim świecie uniwersyteckim, odwołująca się właśnie do tej ciągłości kulturowej i tych wzorców, które zbudowały naszą cywilizację, a nie do różnych rewolucyjnych idei, które nie radzą niczego, co dobre i co boże. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zapoznawać z ofertą kolegium Intermarium i zachęcam oczywiście do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Nigdy żadnego rządowego wsparcia nie mieliśmy mieć. Nie będziemy wszystkie informacje na banerze, na państwa ekranach i pod tym nagraniem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kłaniam się i z Panem Bogiem.